Hej, witajcie z tej strony Piorun, a to jest Fanfic Portal. Zapraszam serdecznie. Ziemia, rok 2019, laboratorium napędu odrzutowego. Przykręciłeś to dobrze? Tak, powinno działać. No teraz kręcamy maszynerię, powiedział Mirek, który już miał kombinerki w ręce i dzielnie walczył z okablowaniem. Jak będziesz gotowy, to daj mi znać, to wtedy włączę wszystko. Po 15 minutach rąbania się z okablowaniem, a także z trytytkami, dał kciukiem znać, że wszystko działa. Piorun elektryk przełączył wajchy i pierdut. Światło zgasło. No do jasnej cholery, co znowu się wydarzyło. U mnie wszystko działa, tu nie ma prądu. Otworzył tablicę rozdzielczą w szafie sterowniczej, korki powywalało. Poczekaj, powymieniam. Wyciągnął stare zużyte i wsadził nowiuśkie. Zatrzasnął wszystko, zamknął i włączył ponownie. Tym razem wszystko zadziałało jak złoto. Mogę powiedzieć, tak Mirku, portal się aktywnie. O, to nareszcie coś, jakieś konkretne rzeczy się dzieją, a nie. Jakie odczyty? Wszystko jak trzeba. Jesteś na pewno pewny? Tak. A jak zabezpieczyłeś to wystarczająco? Tak, mamy podpiętą fotowoltaikę do tego, także generator prądu w razie czego jakby któreś z zabezpieczeń padło. Dlatego zastosowałem falownik hybrydowy. W razie czego jakby światła słonecznego zabrakło, to będzie ładował się z sieci. Jeżeli z sieci by zabrakło, to będzie się ładował z wiatraka. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Co o tym sądzisz? Pójdzie. To co, odpalamy? Ale sprawdźmy najpierw wszystko jeszcze raz. No dobra. Kolejne półtorej godziny zeszło na sprawdzanie okablowania, szaf sterowniczych, cewek i nie tylko. Już pod koniec dnia byli na pewno przekonani, że wszystko będzie działać dobrze. No to ja jestem gotowy, powiedział Piorun. W mordę, jeżeli to zadziała, to będzie sukces. Też mam nadzieję. Wyliczenia były dobre. Punkt docelowy znajdzie się w tym miejscu, pokazał na las Everfree. A co tam jest? Manticore i tak dalej. Zresztą Rainbow Dash opowiadała, co tam nie jest. Jakieś tam kury z czerwonymi oczami, że w kamień zamieniają. To dlatego widziałeś gaz pieprzowy, paralizator i granaty hukowe. Przydadzą się. Wiesz, Mirku, a po co mamy otwierać portal w środku Ponyville i robić zamęt? No w sumie tak. Tam będzie nasza główna baza operacyjna. Coś w tym stylu? Pokazał zdjęcie amerykańskiej bazy w Zatoce Perskiej. Powaliło cię? A gdzie ja okręt zmieszczę? Przecież okręt pływa po morzu, a nie po lądzie. Ja kiedyś widziałem lotniskowiec, który sunął po lądzie, a ja nie widziałem, żeby okręt morski sunął po lądzie. A poza tym, co by go napędzało? Gąsienice? Dobra, mniejsza z tym, odpalamy. Wcisnął przycisk start. Anteny na początku zrobiły się różowe, potem purpurowe i przybrały czarny kolor. Tego nie było chyba w planie. Poczekaj. Nagle wszystkie diody się uaktywniły, przesunęły się z czerwonych wskaźników błędu na zielony i portal zabłysnął. Otwarcie doskonałe. Mamy rejestr z tamtej strony. I co? Mów. Wszystko dobrze. Przejście stabilne. Dobra, no to wyślij drona. Odpalił drona. Przeleciał na drugą stronę, pobrał jakieś próbki, wrócił z powrotem. Wszystko stabilnie, atmosfera i tak dalej. No dobra, no to możemy przechodzić. No, przejdę ja najpierw i wetknę tutaj pewne rzeczy. No dobra. Przeszedł, wetchnął w ziemię panel fotowoltaiczny, podpiął fotowoltaikę małą, czyli przenośną elektrownię na
takie wypady. Ok, mamy zasilanie na miejscu. Podłączam komputer, który będzie rejestrował wszystkie czynniki atmosferyczne, ciśnienie, wilgotność powietrza, opady i tak dalej, i tak dalej. I będzie przekazywał to do nas. Ok. Jak tam wskazania? Mirek popatrzył na wskazania przyrządów. Wszystko w normie, cały czas jest dobrze. Ok. W tym samym czasie Ponyville. Potężny huk wstrząsnął okolicą. Rainbow Dash akurat była w cukrowym kąciku i ją poderwało w górę. Co to jest? Nie mam pojęcia, powiedziała Skutalu, która też była z Rainbow Dash na lodach. Co możemy zrobić? Poczekaj, polecę zerknąć. Wzbiła się najwyżej jak mogła, bo po takim jedzeniu podobno nie można było latać za wysoko. Rozejrzała się. W lesie Everfree widziała rozbłysk. Tu cię mam, powiedziała. Sprawdzę to później. Wróciła do Skutalu i powiedziała, że w lesie coś wybuchło. Co to może być, gryfy? Nie mam pojęcia, ale sprawdzę to później. Na razie powiedziałam, że poświęcę ci dzień. Skutalu się uśmiechnęła, bo bardzo długo czasu czekała na to spotkanie i wspólne lody. W tym samym czasie las Everfree. Dobra, mamy zasilanie. Poczekaj, coś łazi po krzakach. Wyciągnął termowizję. Manticora, potwierdzam. Poczekaj, rzucam ci sprzęt. Przerzucił przez portal granatnik. Wypier... z tym. To nie jest trzecia wojna światowa, powiedział. Daj mi granat łzawiący. Wyciągnął zawleczkę i cisnął w Manticore. Stworzenie zakwiczało, zaskrzeczało i zaczęło uciekać. A on nie powinien... ryć jak lew? Chyba dostał w łeb tym granatem. Zresztą nieważne. Ważne, że poszło se w diabły. Dobra. No to co robimy? Pierwsza faza zakończona. Co ty chcesz niby tutaj jeszcze robić? Spadamy za nim, ktoś nas zobaczy. Wrzuć mi ten namiot wojskowy, też czego rozłożę. Przerzucił mi... wszystko przez portal. Po rozłożeniu namiot był okazały. Dobra. Bo czekaj, jeszcze otoczę to wszystko pastuchem i będzie dobrze. Porozstawiał tyczki. Po zsynchronizowaniu tworzyły nad całym obozem bańkę pola siłowego. Tak powinno być dawno temu. Co my zrobimy teraz? Na razie nic. Spadamy do siebie, skompletujemy cały sprzęt i będzie można później ruszać. Co ty na to? Poczekaj, najpierw skompletujemy wszystko. Agregat prądotwórczy daj przerzucę. Puścił mu na wózku małym agregat. Przejechał bez problemu przez portal. Wtłoczył go do namiotu i zostawił. Dobra, później będziemy działać dalej. Nagle zobaczył kształt. Oho, mamy problem. Mirek odruchowo zaczął szukać snajperki. To nasi! Co ty tam grzebiesz? Dash wylądowała przed nim i spytała się, co wy tu odpieprzacie? Znowu jakieś eksperymenty? Nie, robimy stały przyczółek. Jak się dowie o tym Twilight, masz przejeb... Wiem o tym. Dlatego lepiej, że się nie dowie. A co ja będę z tego miała? A co byś chciała? Bilety na pokaz Wonderbolts. Ja pier... powiedział. Dziewczyno, ty myślisz, że ja jestem sklep? Dobra, niech będzie. Mirek, co? Wydrukuj kurde 6 biletów na pokaz Wonderboltsów na najbliższy termin. Dasz uśmiechnęła się. Taką umowę to ja rozumiem. Ja bym, jak dostanę bilety, ja tu nic nie widziałam, ani nie słyszałam. Mam nadzieję, bo spalisz całą przykrywkę. Ale tak poważnie, co wy tu robicie? No, powiedziałem ci, robimy stałą bazę, gdzie będziemy sobie siedzieć i... Ta się zamyśliła. Możecie nam pomóc, mamy problem. Poczekaj, najpierw my się urządzimy, potem będziemy wam pomagać. Empire Bullider. Że co? Jaki bulider? Jakiś bimbrownik? Zrobiła facehoofa. Empire bulider mu
młodszy kolega klasy Twilight, gdy jeszcze chodziła do szkoły. No i co z nim? Zaczął chlać? Znowu zrobiła facehuffa. Chodzi, że napisał list do Twilight, wyzwał ją na pojedynek magiczny. A tam, rozpier... Uciszyła go gestem. Chodzi, że jest potężnym magiem. Twilight se nie da rady. To weźmiemy i pomożemy. Mirek, mamy granatnik i wyrzutnie pocisków rakietowych Stinger jeszcze? Tak, w pełni załadowane. No to co tu robisz? Ty oszalałeś, czy się... Jak się Luna dowie, że ty tu broń przemycasz i robisz rozpierdziel, jak... No a kto mi zabroni? Canterlot też ma swoje prawa na temat posiadania broni. Dlaczego Pegazy nie mają noży przy sobie? A tamci, co nas w tamtym roku napadli, to co, nie mieli noży? Tamto to były czarne Pegazy. A co to za jedni? Skoro ich pokonałeś, to są dupy wołowe. Pokonałem ich dlatego, że mu jednemu władowałem 2 miliony voltów w dupę, to od razu siadł i zaczął jeździć po podłodze w wagonie. Zresztą ten was pociąg z Ponyville do Canterlotu to jakaś tragedia. O nie, nie, wypraszam sobie. Koleje canterlotskie są bardzo dobre. No, zwłaszcza jak napierdala w tym wagonie jak na dworcu. O co ci chodzi? Trzęsie, skrzypi, widać, że takie brakorubstwo to tylko w Equestrii. Mniejsza z tym. Pomożecie czy nie pomożecie? Pomożemy. Tylko na moich warunkach. Dostała bilety. Dobra, ja tu nic nie widziałam, ale trzymam cię za słowo. Mirek, szykuj sprzęt. Będzie trzeba utłuc bimbrownika. Bulidera, powiedziała. Bimbrownika. Alkoholik to alkoholik. Zresztą alkoholika alkoholika rozpozna. Jakoś dziwnie się na niego popatrzyła. Dobra. To co robimy? Gdzie ten cały bulider jest? Zaszył się w zamku dwóch sióstr i tam otoczył to zasiekami. Co on ma zasieki? Palisadą. Z kołków. Ja tam takie coś, to nie zasieki. Zasiekami i otoczył się z magicznymi zaklęciami. Ja tam. Wezmę namiar odległościowy i pieprznę mu rakietą. Ten zamek to zabytek. Uszkodź go, to zrobię ci z tyłka spaghetti. Nie mów, że jesteś zagorzałą wielbicielką zabytków. Jestem. No to jeszcze lepiej. Nie dość, że pan na Akademii Wonderbolts, to jeszcze kurde zabytkami się interesuje. Możesz się zająć swoimi sprawami? Mogę, właśnie to robię. Mam nadzieję, że jak będę potrzebowała pomocy, żeby wspomóc Twilight, to mi pomożesz, a nie wystawisz mnie. Pomożemy, tylko na moich warunkach. Przypomniała sobie akcję, którą widziała z filmu Predator. Mam nadzieję, że nie zamierzasz użyć minigana. Pomyślał. Miniganem na zamek dwóch sióstr. To by było ciekawe. Nie, weźmiemy czołg T-2005 i rozpieprzymy to w drobny mak. Ja pierdzielę, powiedziała. Ty masz po prostu nas wspomóc, naszą szóstkę, a nie robić czołgiem za dymę. W sumie bomba atomowa by się bardziej przydała. Uśmiechnął się. Rainbow podeszła i powiedziała, a jak zaraz cię trzasnę kopytem, to też ci pomogę? Dobra, pomogę, wejdziemy, obezwładnimy i do lochu. No, to się rozumie. Wzbiła się w powietrze, a poszedł huk. Ona to potrafi, powiedział Mirek. A ty co tu robisz? Nie miałeś pilnować wszystkiego? Browara se otworzyłem, stanąłem przy was i zacząłem słuchać. Taka panna to dla ciebie marzenie. Oszalałeś? Wiesz co ona by mi zrobiła w domu? Pearl Harbor. Przynajmniej jeszcze raz byś zaczął odliczać od końca. Dobra, zbierz ten cholerny sprzęt. Trzeba się szykować, bo Empire Bimbrownik czeka. Bulider Bimbrownik. Zresztą, co to za dziwne imię? Empire Bulider. Empire? Imperium Buliderów? Bimbrowników. Gdzie gorzała wiecznie płynie. Ta, urżnij się jak w
każdą świnię. Powiedział. Dobra, nieważne. Przynieś wszystko, będziesz się szykować. To będzie bardzo długi dzień. Trzymajcie się i pozdrawiam.